Układanie z puzli loga Lasów Państwowych, okrzesywanie pni, zawody wędkarskie to tylko niektóre konkurencje siódmego już turnieju leśników rozgrywanego w Szczecinku. Ponadto było wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. W tym turnieju rywalizowały regionalne dyrekcje Lasów Państwowych ze Szczecina, Piły i Szczecinka. Jak widać po mundurach, to tu więcej cywili jest jak leśników i ten turniej jest zorganizowany dla mieszkańców Szczecinka. To jest kolejna edycja, bo jeśli chodzi o spotkania dyrekcji, to trzecia, ale spotkania leśników z trzech dyrekcji to jest siódma. Także liczymy na to, że będzie dzisiaj dobra zabawa. Czy pan dyrektor będzie brał udział w jakich konkurencjach? Udało mi się w ostatniej chwili wykpić, będzie pani dyrektor ekonomiczna brała udział. A komu pan dzisiaj kibicuje? No nie, no to pytanie do Szczecinkowi oczywiście, nie? Ta impreza jest imprezą rekreacyjną, sportową, ale ma też walor edukacyjny. Tak, jest tutaj namiot z naszymi materiałami promocyjnymi, do którego tam zapraszam wszystkich. Można, część tych materiałów można otrzymać na zawsze i za darmo. Wielki turniej leśników już po raz trzeci czy po raz siódmy? Po raz siódmy wielki turniej leśników, po raz trzeci turniej pomiędzy reprezentacjami trzech regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, Piły, Szczecina i Szczecinka. Pierwszy turniej wygrał Szczecin, drugi rok temu Szczecinek, no można powiedzieć, że czas na Piły, ale zobaczymy. Do kogo ta impreza jest przede wszystkim skierowana? Właściwie odbiorcą jest każdy, po prostu Lasy Państwowe zapraszamy, to jest nasze hasło, to jest nasza dewiza i chociaż biorą w tej rywalizacji udział leśnicy, to idąc śladem słynnych chyba w swoim czasie turniejów miast, chcieliśmy reaktywować tę rywalizację na szczeblu miast, włączając w to właśnie leśników. Leśnicy w tym momencie dają przykład, może inne stany i zawody, profesje też pójdą naszym śladem. Wielki turniej leśników po raz siódmy w Szczecinku na Cyplu przed Centrum Konferencyjnym Zamek. Jakie konkurencje będziemy mogli obejrzeć? Wiemy, że też będzie coś dla dzieci, poszukiwanie skarbu z krzata pirata. Oj, to jest zabawa dla wszystkich zdecydowanie, dla dzieci również. Każdemu turniejowi towarzyszy właśnie poszukiwanie skarbu z krzata pirata. Cały teren jest umieszczony na specjalnym planie, podzielony na kwadraty. Tutaj na zasadzie zabawy zimno, ciepło, gorąco będziemy przybliżać się do tego miejsca, gdzie ukryliśmy skarb, aż wreszcie zostanie trafiony kwadrat piekło. Tam ukryty jest skarb. Co to jest, to jeszcze nie mogę powiedzieć, czego będziemy szukać. Natomiast wiadomo już, że znalazca tego skarbu otrzyma 32-calowy LED-owy telewizor kolorowy, fundowany przez jednego z fundatorów. Będą nagrody pośrednie, także czeka nas bardzo, bardzo dużo emocji. Komu dzisiaj pan kibicuje? Oczywiście kibicujemy wszystkim, którzy tutaj są na placu. Jeszcze o konkurencjach może powiemy, bo tutaj będzie też wyścig smoczych łodzi, konkurencje sportowe, takie jak koszykówka, siatkówka, zawody wędkarskie. No i dyrektorzy trzech regionalnych dyrekcji rozpoczną całą rywalizację układaniem puzli. Będą układać na scenie tutaj przed waszymi kamerami również logo Lasów Państwowych. Popołudnie 30 lipca 2016 roku. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Janusz Rauczko i Andrzej Kurka. Oto znowu, tym razem już po raz siódmy, przygotowaliśmy dla Was wielki turniej leśników. Podobnie jak to miało miejsce rok temu, spotykamy się w zupełnie nowym miejscu, na tym pięknym Cyplu przy zamku nad Jeziorem Krzesiecko, w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Przypomnijmy, że cztery pierwsze edycje turnieju były turniejami nadleśnictw, ale już dwa lata temu doszło do pierwszego starcia sąsiadów pomiędzy trzema regionalnymi dyrekcjami Lasów Państwowych z Piły, Szczecina i Szczecinka. A to, czego dziś będziecie tutaj świadkami i uczestnikami, nie zdarzyło się nigdy wcześniej. Tak właśnie możemy powiedzieć, bez wahania. To turniej, jakiego jeszcze nigdy nie było, bo będzie to już drugi rewanż, w którym ponownie zmierzą się reprezentacje trzech regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych z Piły, Szczecina i Szczecinka. Dwa lata temu wygrał Szczecin. Rok temu
Szczecinek. A jak będzie dzisiaj? Przekonamy się, moi drodzy, o tym już za 4 godziny, a tymczasem przypomnijmy, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile położona jest na pograniczu województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego i w przybliżeniu obejmuje obszar dawnego województwa pilskiego o powierzchni blisko 363 tysięcy hektarów. W skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile wchodzi 20 nadleśnictw. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie zarządza lasami Skarbu Państwa na obszarze trzech województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, na powierzchni blisko 690 tysięcy hektarów. W skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie wchodzi 35 nadleśnictw. I wreszcie Szczecinek. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku obejmuje swoim zasięgiem nieco ponad 630 tysięcy hektarów gruntów Skarbu Państwa na obszarze trzech województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. W skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku wchodzi 30 nadleśnictw. Szanowni Państwo, reprezentacje tych trzech regionalnych dyrekcji są już na scenie. Piła! Szczecin! I Szczecinek! Przy każdej reprezentacji stoją dyrektorzy poszczególnych regionalnych dyrekcji lasów państwowych. I tak, przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile zastępca dyrektora do spraw gospodarki leśnej Sławomir Kmiecik. Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie reprezentuje zastępca dyrektora do spraw rozwoju Maria Brzozowska. I wreszcie Szczecinek. Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinku reprezentuje dyrektor Andrzej Modrzejewski. To jemu właśnie, panie dyrektorze, bardzo proszę, oddajemy teraz głos, prosząc o uroczyste otwarcie turnieju. Szanowni Państwo, witam serdecznie wszystkich mieszkańców Szczecinka i przedstawicieli leśników trzech zaprzyjaźnionych dyrekcji Lasów Państwowych. Życzę Wam wszystkim przyjemnej zabawy i trzeci już turniej między dyrekcjami uważam za otwarty. Dziękuję. A zatem, drodzy Państwo, wielki turniej regionalnych dyrekcji lasów państwowych rozpoczęty. Przed nami 10 bardzo widowiskowych konkurencji, o których będziemy Was na bieżąco informować. Ale już teraz po sektorach przygotowanych na terenie rekreacyjnym przed CK Zamek możecie się domyślać, co tutaj się będzie działo.
drugie miejsce i 7 punktów dla drużyny Szczecin! Przepraszam, po 2 dyplomy. Cicho. Macie po 2 dyplomy? Tak? Proszę. Słuchajcie, w momencie, kiedy było ułożone, było dobrze, ale się rozsypało. Słuchajcie, to się rozsypało przed chwilą. Dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo. I oni, pierwsze miejsce, 10 punktów, Szczecinek. Uwaga, Szczecin!
teraz tak, wszystko wiadomo. Jak trafi, grają dalej, jak nie, zwycięża i ma. Nie ma! I bardzo proszę kochanych zawodników o pozostanie. Kochamy dekoracje i ogłoszenie wyników i przydzielenie punktów z tego miejsca właśnie. I moi drodzy, pierwsze miejsce i 10 punktów dla drużyny. Piła! Trzecie miejsce i 3 punkty dla swojej drużyny. Drugie miejsce i 4 punkty dla swojej drużyny. Szczecin! Proszę, że tak nie przeżywa. Zawsze to 7 punktów. No i teraz. Pierwsze miejsce. 10 punktów dla drużyny. Miła! Mamy to dyplom punktu. Gratulacje. I ten piękny... Aha, dobrze. Też się powiem. Dobrze. A to dopóki ja mam nadzieję, że wytrzymam. Jacku, co ty proponujesz? I12 zimno. To może być ciepło, ale może też być już gorąco. Gorąco. Nie jak Grażyna, 9 gorąco. A teraz uważajcie, co się dzieje. Tu następuje kumulacja trafień, ponieważ za pierwsze trafienie ciepło był blender. I Jacek wygrywa blender. Wygrywa dwie nagrody, które były przeznaczone za dwa kolejne strzały w ciepło, bo to już uznajemy, kolejne strzały w ciepło nie mają znaczenia, bo mamy... Cypla na jeziorze przy zamku w Szczecinku. Moi drodzy, młodzie już ruszyły, mają już jedną trzecią strzału za sobą. I teraz za chwileczkę wyskoczą tutaj na tych zadrzewień i mamy już ich, będziemy mieli na linii mety. Na linii, uwaga, żeby się nisko nie dawali. Szczecin, uwaga. Pierwszy Szczecin, Panie Panowie, SAP Trio, bo jak sama nazwa wskazuje, 4 wyborawcze: Julia, Marta, Daria i Natalia. Panenkowy dyplom, gratulacje i 3 punkty dla Szczecina. Drugie miejsce w tej rywalizacji Smoków Łodzi, osiada z Piły. Brawo, dla was panenkowy dyplom. No ale moi drodzy, winner może być tylko jeden. Ten wspaniały, najwspanialszy puchar dzisiejszego turnieju za zwycięstwo w regatach Smoczych Łodzi odbiera kapitan Szczecinka, Maciej Górek! Ja to pozostaję samą na lepiątkę, czyli gratulacje, brawo, byliście wspaniali. Nasi wędkarze słyszą komentarz, za chwileczkę wyciągamy z wody albo nie zdążymy zarzucić. Uwaga, czas minął, stop, odkładamy wędki i jeszcze, tak jest, tę rybkę zaliczymy. Dosłownie chwili stop, na moją okę jakiś jazgasz. 044, 048, 040, dobra, 046, dobrze. Dziękujemy, Elwira. To jest wynik z Piły. A teraz bierzemy na siatkę Szczecina. Bierzemy ją na haczyk. 0,53. Jeszcze znowu uśrednimy te pomiary.
0,50. Jeszcze raz zmierzymy. Jakby to ważyło 30 kg, to by się pokazało, nie? 0,49. Co jeszcze to uśrednimy? No właśnie. 53,49. 56 zrobiło się. No ale. Słuchajcie, przyjmujemy 0,52, bo tam było tak. Tu Edek zaszalał. No normalnie mamy przetwórnię rybną. No nie, nie, że tutaj mamy. No i teraz się nam pokazało, że Kilo 06. Nie bierzemy dalej, bo wiadomo. Wiadomo już, że trzecie miejsce zajęła reprezentantka Piły. I tutaj mamy Elwira pamiątkowy dyplom. Gratulacje, brawo. 3 punkty w tej konkurencji zdobywa Piła. Drugie miejsce. 7 punktów dla drużyny. Reprezentant Szczecina. Gratulacje. No i moi drodzy, tak, ryby wszystkie trafiają do jeziora. Buźka jeszcze. Trafią ryby do jeziora. Pierwsze miejsce, 10 punktów dla drużyny. Edward Nowik, regionalna dyrektora Fakłajkowych w Szczecinku. Edward Nowik, pamiętowy, biedną, uwaga. Ten piękny puchar trafia do reprezentanta Szczecinka. Kwadrat piekło. Pani dyrektor, jesteśmy w piekle. Tak. I w tym momencie bardzo proszę, ja tutaj pomogę może. Mamy ten piękny 32-calowy telewizor kolorowy, LEDowy Sharp od banku BGŻ BNP Paribas. Brawo! Brawo i chwila dla fotoreporterów. Tradycyjna. Tak jest. Każda partia będzie rozgrywana do zwycięskiego jej zakończenia lub tak się umawiamy, wprowadzamy przepis, którego pewnie w oficjalnych zasadach gry warcaby Polskiego Związku Warcabowego nie znajdziemy. Mianowicie kończymy ją po upływie 10 minut. Jeżeli skarb został odnaleziony. Chodziło o złotą monetę 20 centymów wbitych w banku République Française. I teraz pytanie.
że osoba, która twierdzi, że znalazła skarb, dysponuje taką monetą? Ha! A jednak. Brawo. Jak masz na imię? Jacek. Jacek! Ty to dzisiaj jesteś killer! No Jacek zdobył poprzednie nagrody wszystkie. Dobra, to teraz Jacek musi opowiedzieć. Ja powiem tylko tak, że kwadrat piekło był oznaczony kryptonimem H jak Halina 8. No to zademonstrujmy w takim razie ten dżingiel piekła. Sebastianie. Piekło. Dobrze. I teraz Jacek opowie nam, gdzie znalazł... No ja wam pokażę. To się nie da nic ukryć. 20 centymów wybitych przez Bank République Française. Dobrze. Jacek, a teraz opowiadaj. Gdzie ukryto ten skarb? Ta złota moneta znajdowała się między korą drzewa a pasem, który trzyma drzewko. Dokładnie między kołkiem podpierającym jeden z rosnących tutaj miłożąbów, a parcianym pasem wciśnięta za ten właśnie parciany pas. Moi drodzy, ogromne brawa dla Jacka! Trzecie miejsce i 3 punkty dla swojej drużyny, reprezentanci Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Bardzo proszę, panie brawa, będzie brawa. Brawa dla Marcelistów. Kto drugi, Maczku? Drugie miejsce. Trzecie, 3 punkty to był. Drugie miejsce i 7 punktów dla swojej reprezentacji. Zdobywa Szczecin. Gratulacje, to są bardzo ważne brawa i to szczęście, które były przed chwilą. No i moi drodzy, oznacza to, Maczku, że Szczecinek zajmuje jakie miejsce? Pierwsze. Zwycięzcy turnieju Warszawów. Szczecinek. Pamiętowe dyplomy. Proszę bardzo. Uwaga. Wspaniałe, bardzo ładne statuetki otrzymują nasi zwycięzcy. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I 10 punktów dla drużyny zdobywa Szczecinek. Bardzo proszę. Utwór numer 1 i pytamy, z jakiego filmu pochodzi ta piosenka. Listy do N. Tak, brawo. Pytamy o tytuł. Marta? Brawo! Tak jest! Trzecie miejsce i 3 punkty dla swojej drużyny, reprezentant Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Jarku, gratulacje, pamiątkowy dyplom. Dziękujemy serdecznie. Marto, 2 miejsce i 7 punktów dla drużyny ze Szczecinka. Marta Herbecko. No i uwaga, moi drodzy, 1 miejsce, pamiątkowy dyplom i ten piękny, piękny puchar trafia do reprezentanta Szczecina! Brawo! Brawo! Gratulacje! Puchar dla ciebie!
Państwowy Szczecin. Proszę się na nas. Brawo! Pana Mówiły Dewon. Łukasz Magulski, przypominam. Drugie miejsce. I się temu na swojej reprezentacji. Jest. Reprezentant Miły. Proszę bardzo. Czas lepszy. Najlepszy w tym momencie. Dyplomany domowy. Kolejny dzień do kolekcji. Andrzej Wasiak w Szczecinie. Trzecie miejsce i 3 punkty dla swojej reprezentacji. Reprezentacja Szczecinka. Proszę bardzo, gratulacje. Tam dosłownie były tylko setne sekundy, ale niestety drugie miejsce i 7 punktów dla swojej drużyny. Reprezentacja Szczecina. Gratulacje. No i moi drodzy, pierwsze miejsce. Pamiątkowe dyplomy, bardzo proszę. 10 punktów dla swojej prezentacji i te piękne puchary w kształcie sterów dla reprezentantów Miły! Wielkie brawa! Trzecie miejsce w tej rywalizacji zajęła Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, przegrywając zaledwie 2 punktami ze Szczecinem. Brawo dla Piły! Pamiątkowy dyplom i kolejny puchar do kolekcji naszej. Serdeczne gratulacje. Brawo, brawo. Drugie miejsce. Marysiu, bardzo proszę, to jest pamiątkowy dyplom. Puchar za zajęcie drugiego miejsca. Nie tylko ciągle większy troszkę niż ten za Piły. Wszystko dzięki uczciwości Piły. Tak jest, super. No i panie dyrektorze, pierwsze miejsce. Pamiątkowy dyplom i największy puchar za zajęcie pierwszego miejsca dla Szczecinka. Brawo Szczecinek! Wielkie brawa! Panowie dyrektorze, jest okazja, żeby może coś powiedzieć na zakończenie naszych zawodów. Bardzo proszę, Marysiu, Jacko. Bardzo serdecznie dziękuję za piękną rywalizację. Oczywiście dziękuję za dżentelmeńskie postawy wszystkich 3 regionalnych dyrekcji, a zwłaszcza Piły, która tylko 2 punktami stoi przegrała. Tak się ten dyrektor starał. Dziękuję. Brawo dla Szczecina. Panie dyrektorze. Szanowni Państwo, w Pile jest tak, że wszyscy słuchają dyrektora i jest tak, jak miało być. Brawo. Dziękuję bardzo uczestnikom wszystkich konkurencji. Dziękuję Wam wszystkim, że tu jesteś. Brawo Piła. Panie dyrektorze, bardzo proszę. Proszę Państwa, ja chciałem serdecznie podziękować przede wszystkim zawodnikom i ten puchar jest do odebrania jutro w dyrekcji, bo ja żadnego wkładu tu nie włożyłem. Dziękuję. Brawo, dziękujemy bardzo serdecznie. Moi drodzy, brawo, jeszcze raz brawo dla panów, panie dyrektorów, wszystkich 3 regionalnych dyrekcji. Brawo dla nas!